Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Bymień, a to jest Battlefield 3, w dodatku walka w zwarciu, coś nowego, dodatek wyszedł dzisiaj dla posiadaczy konta premium, a ja mogę się pochwalić, że premium właśnie zakupiłem kilka dni temu i mogę się już cieszyć tym dodatkiem. Wow! Gramy sobie na mapie Złomowisko w trybie Mistrz Broni, czyli odblokujemy po kolei kolejne bronie przez zabicie jedną, dwóch kolesi. Dokładnie tak. Ja na razie mam pierwszą broń, pistolet. Już jeden kill, także jeszcze jeden i będzie nowa broń. Na tym to wszystko polega. Żadnej filozofii. Dobra, wejdźmy. O, to sobie wszedłem tutaj, normalnie. O, ktoś zbanowany dosłownie za aimbota. Nieładnie. Ale dobra, muszę najpierw się rozejrzeć po tej mapie, bo nic tutaj... Nie wiem, jak to wszystko wygląda. Yeah, nowe. Teraz G30R. Dobra. Już pierwszy. Spokojnie. Nie wiem, czy w tym trybie chodzi o to, że kiedy odblokujesz wszystkie bronie, to masz je już dostępne we wszystkich trybach, czy... Tylko właśnie w tym trybie. Jako tak sobie odblokowywanie. O proszę, koniec rundy. Akurat wbiłem się na koniec. Także... Trzech zabiłem. A nie widać zgonów, co mnie bardzo cieszy. Dobra, to myślę, że zagramy sobie oczywiście jeszcze jedną, ale na tej samej mapie, także słyszymy się za chwilkę. Ok, jestem z powrotem. Ponownie ta sama mapa, ponownie ten sam tryb. Nic się nie zmieniło. Dopiero co dołączyłem. Bo chcę wam zaprezentować wszystko, jak tutaj wszystko pięknie chodzi, wygląda i w ogóle jest świetnie. Dobra, ciągle jestem na tym poziomie pierwszym i muszę męczyć się z pistoletem. Wydaje mi się, że jednak bronie, które odblokujemy w ciągu rundy nie mają żadnego znaczenia na rozgrywkę w innych trybach. Kurde. O, tutaj jest z przodu. No daj mi wejść. Człowieku. Jeden, drugi, pięknie. Oh yeah. Dobra, tu trzeba wejść. Kurde, jeszcze nie ogarniam tych mapek. Trzeba będzie się w końcu jakoś zorientować. Dobra, zabiłem go. On miał spasa, także za wielu szans z nim nie miałem, a i tak go zabiłem. Tak poza tym to chyba nie ma tutaj reanimacji, tak mi się wydaje. Ale nie jestem do tego do końca pewien. Wow, 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 wow. Kurde. Nie lubię tego pistoletu, naprawdę. Jaki ping. Dobra, nie będę nawet pokazywał. Bo wstyd. Dobra. Z tego co widzę, to my jesteśmy po tej stronie, a oni się spawnują po drugiej. Kurde, no daj się zabić. Chcę już nową broń. On pewnie sobie używa apteczki. Jest cały wesoły, szczęśliwy, w kwiatkach. Siema. Dobra, jest Magnum. I jest impreza. Dobra, ktoś go tam zabił. Tu siedzieć wejść nie da, chyba. Nie. Nie tak to działa. Dobra. Padł. O proszę, nie ma apteczek. Dobra, to polega tylko na tym, że
Wow, się zabijamy. I odblokujemy sobie no, kolejne bronie. Całkiem przyjemny tryb na taką luźną rozgrywkę. Dobra. O, cóż, przydałaby się apteczka. Tak w ogóle to sobie postanowiłem, że... jakby to wam powiedzieć... Załóżmy, że dzisiaj gram na złomowisku, na takiej mapie, bo rzeczywiście na niej gram. Mapa nazywa się Złomowisko. O, fajnie. Coś dostałem nowego. Jeszcze mnie mój zabił, świetnie. PP19. No, także gramy na złomowisku. I ja będę pokazywał każdą mapę z osobna w każdym innym dniu. Na przykład nie będzie tak, że dzisiaj pokazuję złomowisko i jeszcze jakąś mapę. Tylko pokazuję tylko złomowisko. Tylko. A jutro na przykład pokażę inną. Także będzie to polegało na tym, że na razie będę sobie prezentował po prostu coraz to inne mapy, jakie są dostępne w dodatku. Oczywiście mój mnie zabił fantastycznie. Świetnych mam sojuszników, nie ma co. Drugi team kill z rzędu. 7-7. Kurde. No dobra, wracamy. Co tu się dzieje? Dobra, może pójdę innym jakimś, nie wiem, wejściem czy coś. Wow, ma fajne urządzenie. Tak się chyba nie do tego zatrzymać. Dobra. A na razie czwarty poziom na 17. Ciekawe, od czego zależy, kiedy tu się kończy rozgrywka. Czy to jest na czas, czy jakieś są punkty, czy coś w tym stylu, nawet nie wiem. Nic nigdzie nie pisze. O, coś tutaj przebiegło. Pewnie wszedł do góry. Pójdziemy za nim. Ja pójdę w tą, ty w tamtą. I jest sympatycznie. Dobra. Kurde. Ech. Co zrobić? Dalej muszę się męczyć z PP19. No, o. Jest. Będzie kolejna broń, także spoko. P90 tym razem. Tą broń akurat, kurde, lubię. Dobra, wracamy. Trzeba by w końcu coś zabić, bo na razie marnie to wygląda. W moim wykonaniu. Jakiś snajper tu. Kurde, ciągle wali. Skąd, ludzie? Opanujcie się. Musicie do wszystkich strzelać. Kurde, jestem tak przyzwyczajony do granatów, a tutaj nie ma. I muszę się męczyć tylko z samą bronią. Jakie lagi, co się dzieje, halo? I dostałem. No to cóż. Co mam, P90? No. Coś nie działa. Jak tutaj? Aha, P90 i potem będzie spas 12. Także fajnie. A nie wiem, czy wam w ogóle powiedziałem, ale już... Wow. Kilka broni sobie odblokowałem z tego dodatku. No właśnie, jakie? AUG A3. Yeah. Spas 12. Yeah. To kocham. No, także odblokowałem AUG A3. Odblokowałem spasa 12. I odblokowałem Skara L. Tą broń, którą tak krytykowałem w jednym z materiałów. Dobra. Z tego, co mogę wam powiedzieć, już to
Spas 12 jest fantastyczną bronią. AUG też jest super. Bardzo mały odrzut, ale jednak Spas 12, jeśli podejdziesz wystarczająco blisko, to jest po prostu nie do zatrzymania. Szkoda, że tak wcześnie się pozbyłem właśnie Spasa. Ale cóż, jest po prostu on tyle dobry, że od razu się zabija nim. No, mam już nawet pierwszą gwiazdkę za służbę ze Spasem i z AUG. Skara jeszcze tak za bardzo nie chciało mi się używać. No, ale też jest całkiem w porządku. Dobra. Teraz Jackhammer. Nie za wiele... Wow. Ale go odrzuciło. Dobra. Niestety przegrałem znowu, ale co się dziwić. 7 zabitych. Pewnie zginąłem 83 razy. Spójrzmy. No, bardzo mnie to cieszy. O, już tutaj. No, 17 razy, a 13 razy zabiłem. Najlepsza broń P92 za razy. No cóż. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I już jutro zapraszam na prezentację kolejnej mapy z tego dodatku. Z dodatku Walka w zwarciu. No, także do usłyszenia i do jutra. Cześć.